Drodzy Państwo, dzień dobry. Z tej strony Justyna Budzik. Ja się lepiej czuję w takich bardziej przybliżonych analizach konkretów niż w takich tematach przeglądowych, dlatego wybrałam do omówienia, do komentarza tak naprawdę dwa filmy. I skupię się przede wszystkim na tym, w jaki sposób w tych filmach przedstawiane są relacje czy też współoddziaływanie architektury i mieszkańców, i no właśnie społeczności, człowieka. I będzie to przede wszystkim architektura blokowisk, czyli trochę bardziej fachowo mówiąc socmodernistyczna. I odwołam się do dwóch filmów. Pierwszym z nich będzie film dokumentalny Teresy Czepiec pod tytułem Superjednostka, film z roku 2014, a drugim filmem będzie film fabularny w reżyserii Tomasza Wasilewskiego Zjednoczone Stany Miłości i ten film miał premierę w roku 2016. Zacznę od Superjednostki, czyli dokumentu Teresy Czepiec. Otóż wybrałam ten film dlatego, że opowiada o, czy też jest to taki filmowy portret budynku, który stoi w Katowicach, więc w mieście, gdzie obecnie i mieszkam, i pracuję, gdzie jest nasz uniwersytet, ale też będę mogła Państwa odesłać do pewnych materiałów edukacyjnych już istniejących i udostępnionych w sieci, gdyby Państwa rzeczywiście ten temat bardziej zainteresował. Gdzie można film obejrzeć? Jest udostępniony na platformie VOD tvp.pl za niewielką opłatą i również za niewielką opłatą można go obejrzeć na platformie dafilms.pl. To taki serwis streamingowy, który prezentuje tylko i wyłącznie filmy dokumentalne, że tak poza tematem tego dzisiejszego spotkania bardzo Państwu ten serwis też polecam. Superjednostka opowiada o budynku, który no właśnie taką nazwę dostał, Superjednostka. To jest ogromny blok wielorodzinny, który powstawał na przełomie lat 60. i 70. w Katowicach i był projektowany przez architekta Mieczysława Króla. I to jest budynek, który stoi przy Alei Korfantego, przy słynnym katowickim rondzie, w zasadzie bardzo blisko też Spodka. Ogromny, ponieważ liczy 15 pięter, ponad 3000 osób tam mieszka. No i jest to też bardzo ciekawa realizacja architektoniczna, wzorująca się na ideach modernistycznych architekta, który wpisał się na stałe w historię takiej światowej myśli urbanistycznej, architekta o pseudonimie Le Corbusier. Był to Francuz szwajcarskiego pochodzenia, który już przed II wojną światową, już w latach 20. zaczął opracowywać ideały czy też program tej architektury modernistycznej, funkcjonalnej, a po wojnie jeszcze bardziej to rozwinął. To właśnie Le Corbusier jest prekursorem tych takich kostek mieszkaniowych, tak? Właśnie tych bloków o kształtach bardzo zgeometryzowanych, bloków, które miały być planowane z takim przeczuciem, że architektura i funkcje tej architektury, zarówno tej dużej, zewnętrznej, jak i też wystroju wnętrz, będą mogły wpłynąć na ludzkie zwyczaje, na to, w jaki sposób człowiek kształtuje swoje zachowania w mieście. No, to jest oczywiście temat na zupełnie też inny wykład, dłuższe spotkanie, natomiast co bardzo interesujące, już po II wojnie światowej, i to można przeczytać w takim zbiorze reportaży Beaty Chomontowskiej pod tytułem Betonia o różnych światowych blokowiskach. No więc okazało się, że w Europie po II wojnie światowej ten styl modernistyczny został zaadoptowany zarówno przez Zachód w takiej myśli no właśnie demokratycznej, kapitalistycznej, jak i przez państwa komunistyczne. I w zasadzie w tym samym czasie, tuż po wojnie, takie osiedla mieszkaniowe w stylu modernistycznym wyrastały po obu stronach żelaznej kurtyny. Więc to też pokazuje, jak bardzo można było ideologicznie zmanipulować właśnie tą myśl Le Corbusiera o wytwarzaniu jakichś określonych zwyczajów czy zachowań ludzi za pomocą architektury. Bo faktycznie w
W krajach komunistycznych, totalitarnych, ta architektura modernistyczna, te blokowiska miały być takim odgórnym narzędziem kontroli zachowań obywateli, no i też takim zewnętrznym naciskiem do ich unifikacji. To wszyscy bądź prawie wszyscy znamy to uczucie, zwłaszcza ci wychowani na blokowiskach, tak jak ja. Aż po prostu wchodzę do mieszkania po raz pierwszy jakiejś koleżanki czy kolegi ze szkoły i nagle się okazuje, że w zasadzie to mieszkanie ma identyczny rozkład jak moje i wcale nie muszę się pytać, gdzie jest łazienka, tak, gdzie jest kuchnia. Doskonale wszyscy wiedzą, jakie pomieszczenie gdzie się znajduje i te sposoby urządzenia też były bardzo podobne. I to oczywiście było wypaczenie idei Le Corbusiera, który no jednak też no projektował z myślą o komforcie mieszkania, bo na przykład wiele z jego realizacji, takie, które można też do dziś zobaczyć, to są zamieszkane budynki, na przykład jednostka mieszkalna we francuskim mieście Nantes. To są na przykład wszystko mieszkania dwupoziomowe o dużej powierzchni i w Nantes działa coś, co było oryginalnym właśnie założeniem Le Corbusiera, czyli przedszkole na dachu budynku, no, które miało zapewnić rodzicom taki też komfort, że dzieci do przedszkola są zawożone na górę, dzięki temu jest wyeliminowane ryzyko, że coś się stanie po drodze, jakieś wypadki komunikacyjne i rodzice mogli spokojnie wychodzić do pracy. No a na tym tarasie, na tym, przepraszam, dachowym tarasie budynku były przedszkole i plac zabaw. I takie też założenie pierwotnie przyjął Mieczysław Król, kiedy projektował superjednostkę. Też chciał właśnie taki plac zabaw i ogród na dachu. No natomiast w tej rzeczywistości przełomu lat 60. i 70. nie udało się założenia Mieczysława Króla zrealizować i ten jego projekt został zmodyfikowany podczas wykonania. No zmodyfikowany w taki no, bardzo negatywny sposób. Król się wzorował przede wszystkim na jednostce z Marsylii, wbudowanej w 1952 roku, gdzie właśnie też były dwupoziomowe apartamenty i w ogóle z takim widokiem dwustronnym, czyli ze światłem, które wpadało do mieszkań z obu stron. No i niestety superjednostka ma raczej małe mieszkania, bo to są przede wszystkim kawalerki bądź mieszkania dwupokojowe ze ślepymi kuchniami. To się nie sprawdziło faktycznie. No ale też w tym okresie, kiedy superjednostka była projektowana, te małe mieszkania miały swoje uzasadnienie, ponieważ myślano wtedy tak, że będzie to przede wszystkim budynek dla młodych ludzi, singli albo dopiero co dla młodych par, które wraz z nadejściem ewentualnie na świat dzieci przewidywano, że się przeniosą gdzie indziej. To się też nie sprawdziło i to widać będzie w filmie Teresy Czepiec, w którym okaże się, że wielu bohaterów, wielu mieszkańców, których filmuje Teresa Czepiec wraz ze swoim operatorem Jerzym Zawadzkim, że wiele z tych osób to są po prostu starsi ludzie. No i w tym momencie też pewne takie zawikłania architektoniczne, jak na przykład to, że windy w superjednostce zatrzymują się tylko na co trzecim piętrze, no to okazuje się, że jest to budynek trudny do użytkowania, trudny dla mieszkania, zwłaszcza dla osób starszych, bo zawsze jeżeli się nie mieszka na tym piętrze, na którym winda się zatrzymuje, no to trzeba przejść jakieś pół piętra na schodach. Inna sprawa, że za każdym razem, kiedy ja na przykład idę do superjednostki kogoś odwiedzić, to mimo że idę za każdym razem do tego samego mieszkania, to nigdy nie umiem do niego trafić, więc no rzeczywiście no tutaj jest to trudne. I teraz, zanim jeszcze Państwu powiem o filmie, tak, co z tego filmu, to chciałam przeczytać pewien cytat, ponieważ proponowałabym zestawić sam początek superjednostki. To jest taka długa jazda kamery przez podziemia, przez takie pomieszczenia gospodarcze, garaż podziemny, instalacje. Potem ta kamera jedzie do góry, aż w końcu wreszcie jest też i w tej części mieszkalnej. Proponowałabym to zestawić z fragmentami reportażu Filipa Springera. O superjednostce Springer napisał w zbiorze reportaży
Źle urodzone, reportaże o architekturze PRL-u z 2011 roku. No i teraz uwaga, zacytuję, w jaki sposób Springer opisuje superjednostkę. Cytuję. Gdyby chcieć opisać katowicką superjednostkę w taki sposób, by czytelnik poczuł ją na własnej skórze, trzeba by przestać używać interpunkcji i odstępów między wyrazami, a na samym dole akapitu zrobić pauzę i dodać: teraz możecie wziąć oddech. Mieczysław Król mówi: miała płynąć w zielemi. Dziś nie płynie, wkrótce zniknie. Gdy ją wymyślał, nie użył słowa super. W projekcie napisał konkretnie, wręcz technicznie, skomasowana jednostka mieszkaniowa. Ale słowo superjednostka było krótsze i miało to coś. Miały być 762 mieszkania dla 2823 mieszkańców, 9 klatek schodowych, 12 wind, 15 pięter, 173 miejsca parkingowe w podziemi. I uwolniony horyzont. Chodziło o to, żeby człowiek nie czuł się w jej obliczu taki malutki i nic nie wart. Tam na dole miał odetchnąć, jak mówi Mieczysław Król. Koniec cytatu. I myślę, że dobrze byłoby właśnie porównać, czy to pierwsze długie ujęcie z taką długą jazdą kamery w różnych płaszczyznach jakby oddaje właśnie to wrażenie takiego braku oddechu, tej przytłaczającej wielkości, którą opisuje tutaj Springer. Tym bardziej, że później też już możemy rozwijać te myśli, kiedy film zaczyna przyglądać się konkretnym bohaterom. No i teraz kilka słów o filmie. Teresa Czepiec wybrała kilkoro różnych bohaterów, do których kamera co jakiś czas wraca. Film jest pozbawiony dialogów, więc obserwujemy od czasu do czasu powracające na ekran te same osoby. Oczywiście są dźwięki, słychać też tam zabawy dzieci, słychać czasami głosy bohaterów, ale nie ma tutaj, bohaterowie nie zwracają się do kamery, ani nie prowadzą dialogów jakby specjalnie dla filmu. Tak jak mówiłam, kilka z tych osób to są osoby starsze, które poświęcają się swoim pasjom. I nagle okazuje się, że ten budynek, który z zewnątrz jest właśnie zuniformizowaną całością, gdzie wszystkie okna i balkony są takie same, zwłaszcza po renowacji z 2011 roku, kiedy superjednostkę pomalowano, ona rzeczywiście jest znowu taka bardzo jednolita, to nagle okazuje się, że w każdym z tych mieszkań świat wygląda zupełnie inaczej. W jednym jest mnóstwo kotów, w innym są rośliny, ktoś inny ma swój warsztat, jeszcze ktoś inny ma domową siłownię. No i tutaj taka moja sugestia, taki trop interpretacyjny, że taki paradoks, który pokazuje ten film, to zbiorowisko ogromnej ilości osób, no bo prawie 3000 mieszkańców, którzy tak naprawdę niespecjalnie znają się ze sobą, rzadko się ze sobą kontaktują, a przynajmniej takie można odnieść wrażenie, oglądając film, że każdy tam ma swoją ścieżkę, że każdy w tym budynku wiedzie swoje życie, swoją drogę i że w zasadzie ci mieszkańcy się tylko i wyłącznie tam mijają. I to mijanie się, myślę, jest też kluczowe, gdyby chcieć włączyć ten film na przykład na lekcję języka polskiego i zestawić go z wierszem Mirona Białoszewskiego bez tytułu, ten, który się zaczyna od słów: jastrusz latarnik nadaje zmrówkowce. Tym bardziej, że to już trochę wybiegam trochę i będzie spoiler, przepraszam, ale tym bardziej, że film kończy się znowu takim długim ujęciem i odjazdem kamery od zbliżenia kobiety stojącej na balkonie gdzieś na którymś z wysokich pięter budynku, no właśnie do takiego odjazdu i takiego momentu, kiedy ta jej sylwetka się zmniejsza i zmniejsza, ona pali papierosa, więc jest światełko. No i widzimy wtedy ten blok w całej jego ogromności, rozciągłości. No widzimy wtedy też to, że niestety nie tonie w zieleni, raczej tonie
w betonie. Więc tutaj też myślę, dobrym pomysłem byłoby wykorzystać superjednostkę Teresy Czepiec także na jakichś godzinach wychowawczych, gdybyśmy chcieli poruszyć no w ogóle problem przestrzeni publicznej, problem tak zwanej betonozy, niszczenia zieleni miejskiej i betonowania każdego kawałka wolnej przestrzeni. No a też myślę, że to doświadczenie blokowiska czy wizyty w bloku jest bliskie wielu uczniom, bo jeśli ktoś sam nie mieszkał w bloku, to na pewno kiedyś kogoś odwiedzał przynajmniej, więc to jest takie doświadczenie wręcz, myślę, pokoleniowe. No a superjednostka jest też o tyle wyjątkową lokalizacją, wyjątkowym miejscem, że faktycznie miała być tą realizacją tego ludzkiego, zachodniego modernizmu, no ale powstała w takich czasach, w jakich powstała i rzeczywiście ta inżynieria społeczna, ta chęć kontroli obywatela tutaj jest też bardzo wyraźna. Jeśli chodzi o sam film jeszcze, to na pewno warto też zastanowić się, kto tak naprawdę jest bohaterem tego filmu, bo tutaj jakby kamera poświęca równą czy też równą dozę uwagi zarówno mieszkańcom, czyli różnym osobom, ale poświęca też tą uwagę zwierzętom, poświęca uwagę detalom architektury, takim i estetycznym, ozdobnym, czy też składającym się na taki ozdobny efekt współgrania światła z formami geometrycznymi, ale też takim elementom gospodarczym czy infrastrukturalnym. Możemy zaobserwować też pewną powtarzalność, także to, w jaki sposób mieszkańcy kształtują swoją codzienność, jakie czynności wykonują, co tam się dzieje. No więc jest to też, sam film jest takim punktem wyjścia do zastanowienia się nad tym, jak wygląda codzienność człowieka w mieście, człowieka w bloku. No i oczywiście tutaj znowu przychodzi do głowy kolejne zestawienie z klasyką kina, czyli z miniaturą Tango Zbigniewa Rybczyńskiego, czyli to przypomnę, taki awangardowy film zrealizowany w technice kompozytowej animacji w roku 1980. Rybczyński był tutaj zdobywcą pierwszego Oscara dla polskiego filmu właśnie za Tango. I całość akcji, tak, czy całość ruchu tego dziwnego, nienarracyjnego filmu rozgrywa się w jednym pokoju, tak urządzonym no właśnie typowo dla końca lat 70. Jest tam tapczan, meblościanka, stół i po kolei wchodzą i wychodzą kolejne postaci, wykonując ciągle, te postaci ciągle wykonują te same czynności. Więc tutaj myślę też, że wartość dokumentu Superjednostka leży w tym, że można go zestawiać zarówno z literaturą piękną, z poezją, z reportażem Springera, z Betonią Homontowskiej. W młodszych na przykład klasach proponowałabym tutaj też nawiązanie do Jerzycjady Małgorzaty Musierowicz, na przykład w powieści Opium w Rosole. Jeśli Państwo pamiętają, 6-letnia Aurelia Jedwabińska, która przychodziła na obiadki do słynnej kamienicy, gdzie mieszkali Borejkowie. Sama mieszkała też właśnie na blokowisku, no wtedy nowym. I tutaj też przeczytam Państwu kilka zdań z Opium w Rosole, żeby znowu skonfrontować to spojrzenie na blok, na blokowisko, tym razem z punktu widzenia dziecka. No i znowu może być to punkt wyjścia do takiego porównania, jak opisany jest ten blok, to blokowisko, ta przestrzeń w literaturze, a jak pokazuje to kamera, jakimi ruchami, jakimi planami, z jakiej perspektywy. Cytuję. Deszcz padał i padał. 6-letnia Aurelia Jedwabińska przemierzyła wylany betonem plac pośrodku osiedla i podeszła do swego bloku. Przystanęła przed wejściem, uniosła głowę i spojrzała na ogromny, ponury fronton wieżowca. Na trzecim piętrze, w oknach jej mieszkania, było ciemno. Natomiast u pani Lisieckiej na parterze paliło się światło. Deszcz był zimny, dziewczynka czuła, jak krople przesiąkają przez jej wełniany berecik. Na całym wielkim placu było pusto. Kałuże lśniły jak arkusze metalu w świetle wielkich, jarzeniowych lamp. Samochody kuliły się na parkingu,
a silny wiatr uderzał z łoskotem o bryły wielkich bloków. Było coraz zimniej. Dziewczynka westchnęła, zakasłała, przestąpiła parę razy z nogi na nogę, wreszcie jednak zadrżała z zimna i weszła do bramy. Koniec cytatu. Tutaj z perspektywy dziecka, i to jeszcze dziecka, które czuje się niekochane, no to blokowisko się wydaje wręcz straszne, tak? Jeszcze w niekorzystnych warunkach atmosferycznych staje się to taką przestrzenią dźwięków, które wywołują strach. Jest zimno, jest ciemno, pada deszcz. Super jednostka u Teresy Czepiec jest dużo bardziej niejednoznaczna. To trudno nam powiedzieć jakby jednoznacznie, że jest to architektura zupełnie nieprzyjazna człowiekowi, bo chyba, tak bym zaryzykowała taką hipotezę interpretacyjną, że film dokumentalny Teresy Czepiec jest przede wszystkim o relacjach, ale nie tylko o relacjach ludzi między sobą, ale też o relacjach ludzi z architekturą, którą zamieszkują, z architekturą, która ich otacza i która właśnie kształtuje też te ich codzienne rytuały. I w filmie Super Jednostka, myślę, ważne są też pory dnia, które od czasu do czasu widać, jeśli gdzieś mamy takie ujęcia, że jest widok zza okna. No i też ten film jest trochę tak jak rozwijający się dzień, że zaczyna się o świcie, kiedy zaczynają działać serwisy sprzątające, inne gospodarcze czynności się rozpoczynają, no a kończy się tym odjazdem w porze bardziej wieczornej. Dlatego też jeszcze inny tekst, znowu poetycki, który bym proponowała zestawić z superjednostką, to jest wiersz Świty Czesława Miłosza z 1934 roku, ponieważ jest to taki wiersz, w którym podmiot liryczny opisuje różne dźwięki, które słychać w budynku mieszkalnym. A w filmie Teresy Czepiec dźwięk jest bardzo dopracowany i odgrywa bardzo ważną rolę. No między innymi też dlatego, że nie ma tam takich tradycyjnych dialogów. My słyszymy czasem, tak jak już mówiłam, głosy ludzi, bohaterów, no ale to nie jest film oparty na dialogu. Wszystkie te dźwięki, czy to kroków, czy zabaw, śmiechu, czy dźwięki windy, sypu, jakichś takich działań związanych z utrzymaniem infrastruktury, samochody, które odpalają w garażach podziemnych, wtedy to zresztą była też ogromna nowość architektoniczna, no w zasadzie w dużej mierze też nastrój i sposób postrzegania superjednostki jako przestrzeni buduje w widzu właśnie ta warstwa dźwiękowa. Tak, w tym filmie nie ma muzyki ilustracyjnej. Wszystkie dźwięki związane są z tym, co widać bądź czego nie widać na ekranie, ale wszystkie dźwięki pochodzą ze świata filmu. No i proszę posłuchać, w jaki sposób kilkadziesiąt lat wcześniej Czesław Miłosz opisywał, no w zasadzie takie podobne budzenie się do życia bloku, domu, budynku mieszkalnego w wierszu Świty. Cytuję. Świty. Wysoki był dom. W ciemności pełzł wielki mur, nad szelest liści uklonów, nad zamęt pośpiesznych nóg. Wysoki był dom. Światłami nad placem wschodził. Z sykiem cichym wśród pustych przedświtowych godzin winda parła przez piętra. Kable szeleściły. Kogut krzykiem w organy deszczowych rynien i rur dął. Aż domem biegł dreszcz. Słyszeli przebudzeni w ścianach ten śpiew. Straszny, jak szczęście ziemi. Koniec cytatu, to była jedna strofa. W materiale, który Państwu udostępnię, jeszcze jest zapisana druga strofa i w tym materiale też są takie pomysły na różne ćwiczenia dydaktyczne, edukacyjne, bez doprecyzowania, do jakiej grupy mogą się odnosić. No ale tutaj na przykład to do zestawienia superjednostki i wiersza Czesława Miłosza proponowałabym takie ćwiczenie twórcze, czyli fotografia smartfonem bloku i nagranie właśnie dźwięków, które towarzyszą. I jeszcze jeśli, żeby zamknąć wątek superjednostki, czyli filmu dokumentalnego,
Myślę, że warto tutaj skonfrontować odbiorców z takimi ogólnymi pytaniami dotyczącymi tego, w jaki sposób architektura, albo inaczej, jakie znaczenie może mieć architektura dla codzienności, dla budowania swoich zwyczajów, dla w ogóle też dla poczucia szczęścia. No i dlatego, czy będziemy mieć społeczność sąsiedzką, czy raczej grupę jednostek, które rzadko wchodzą ze sobą w relacje i się mijają. No i tutaj zarówno doświadczenia własne naszych uczniów, jak i inne teksty literackie, filmy, seriale mogą służyć jako przykłady. Drugi film, który chcę omówić, to film fabularny Tomasza Wasilewskiego Zjednoczone Stany Miłości. Przypomnę, rok premiery 2016. Film, który według krytyków i też według samego reżysera nosi pewne rysy autobiograficzne. Wasilewski wychował się we Włocławku, na blokowisku właśnie. No i też na takim blokowisku, ale już nie dużego miasta, ale raczej jakiegoś mniejszego ośrodka miejskiego, umieścił akcję swojego filmu. I ten film Zjednoczone Stany Miłości jest jednym z filmów z takiej, no wręcz powiedziałabym, fali filmów ostatnich kilkunastu lat, w których reżyserzy zwracają się ku dość niedawnej przeszłości, czyli albo do czasów socjalistycznych, albo do czasów transformacji. I tak jest też w przypadku Zjednoczonych Stanów Miłości. Akcja filmu dzieje się prawdopodobnie na początku roku 1990. I już jakby na początku dialogu na takiej imprezie imieninowej pojawia się wzmianka, że dopiero co runął mur berliński. Tych filmów w ostatnich czasach, tak jak mówię, było sporo tych filmów, które podejmują temat tej niedawnej przeszłości. Ja je wszystkie klasyfikuję do takiej grupy, którą nazywam filmami nawiedzonymi. No właśnie nawiedzonymi tymi widmami zarówno przeszłości, która już się skończyła, ale która ciągle wywołuje nostalgię i istnieje w pamięci indywidualnej, pokoleniowej, ale też takiej pamięci zbiorowej, społecznej. Ale też konstrukcja akcji wielu tych filmów opowiada trochę też o widmach przyszłości, czyli rysuje takie scenariusze, jak bohaterowie wyobrażają sobie to, co nadejdzie dla nich właśnie tuż po transformacji. I to jest właśnie według mnie przypadek Zjednoczonych Stanów Miłości, ponieważ uwaga wszystkich bohaterów, a raczej bohaterek, bo tutaj akcja jest skupiona wokół czterech bohaterek kobiecych. No ich uwaga jest zwrócona na to, co przyjdzie. Każda z nich oczekuje od tej przyszłości, od tej zmiany innych rzeczy. Natomiast przestrzeń, i to decyduje też o stylu wizualnym filmu, przestrzeń, która otacza te bohaterki, no jest ciągle zatopiona właśnie w tej przeszłości, w reżimie komunistycznym i rozgrywa się w architekturze socmodernistycznej, czy to będzie to blokowisko, czy to będzie szkoła, która często się pojawia, czy też klub fitness. No wszystko, cała ta architektura to są właśnie bloki, geometryczne kształty, lamperie, pseudogranity, które też myślę wszyscy znamy ze swojego doświadczenia. I no jest to jeden z filmów, który też wpisuje się trochę według takiej badaczki kina Ewy Mazierskiej w taką dyskusję w Polsce, co zrobić z architektonicznym dziedzictwem socjalizmu. Mazierska tutaj pisze, że jest to debata, co, dlaczego i jak powinno zostać zachowane z socjalistycznej przeszłości Polski. No bo transformacja zachodzi w takim wymiarze trochę abstrakcyjnym, tak? Politycznym, ideologicznym, bardziej materialnym, wymiernym, czyli też gospodarczym, ekonomicznym oczywiście też. No ale architektura kształtowana według no właśnie tych wyobrażeń inżynierii społecznej zostaje. No i przecież nie można nagle wszystkiego zburzyć. No i to właśnie Mazierska tłumaczy, że destrukcja lub zachowanie budynków będzie się zawsze odnosiło do życia ludzi, którzy w tych budynkach mieszkają.
A poza tym te przestrzenie urbanistyczne i architektoniczne, one zdążyły już wytworzyć jakieś style życia, jakieś wartości, jakieś zwyczaje. No i nie da się tego tak po prostu nagle odciąć, tak, że były pierwsze wolne wybory, no i teraz burzymy wszystko. I do dzisiaj tak naprawdę przecież funkcjonujemy w dużej mierze ciągle w tej architekturze socmodernistycznej. I w filmie Wasilewskiego ta przestrzeń akcji jest bardzo ograniczona, ona jest wręcz tak sztucznie czy laboratoryjnie wypreparowana, bo to blokowisko, ono jest otoczone przez takie bardzo nieprzyjazne, szare, błotniste nieużytki. Jeszcze akcja się rozpoczyna zimą, a jeśli chodzi o warstwę wizualną filmu, to tutaj operator cały czas używa, czy też w postprodukcji użyto takich filtrów, które sprawiają, że w zasadzie w tym filmie nie ma ciepłych kolorów. Wszystkie odcienie są zimne. Mamy cztery kobiety, grane odpowiednio przez Magdalenę Cielecką, Martę Nieratkiewicz, Julię Kijowską i Renatę Kolak. Przepraszam, Dorotę Kolak. Jej bohaterka ma na imię Renata. No i każda z tych kobiet ma właśnie inne wizje związane z tym, co przyniesie ten nowy czas. Każda jest też na innym etapie życia. Jest Iza, grana przez Magdalenę Cielecką, dyrektorka szkoły, która wplątuje się w romans z żonatym mężczyzną, który nawet po śmierci tej żony jednak nie chce z nią być. Iza ma młodszą siostrę Marzenę, graną przez Martę Nieratkiewicz, która jest instruktorką fitnessu, no i w zasadzie od kilku lat nie widziała swojego męża, mimo młodego wieku i krótkiego stażu małżeńskiego, bo wyjechał do zachodnich Niemiec za pracą. A jej największym marzeniem jest to, żeby być modelką. Jest Agata, wspaniała rola Julii Kijowskiej, która w zasadzie na pozór ma całkowicie udane życie i dobrą rodzinę. Jej mąż się dorabia, mają dorastającą córkę, a sama jest też sama ma swój biznes, czyli wypożyczalnię kaset wideo, co zresztą też jest takim znakiem epoki, bo to jeszcze moment przed wprowadzeniem ustawy antypirackiej, czyli czas, w którym właśnie pirackie nagrywane z telewizji VHS-y również z bogatą ofertą firm pornograficznych można było na takich właśnie osiedlowych wypożyczalniach wypożyczyć. No tylko, że Julia jest nieszczęśliwa, ma objawy depresji, chce uciec z tego stabilnego życia, nie kocha swojego męża i zakochuje się w kimś innym zupełnie nieszczęśliwie. Jest to związek, który absolutnie nie ma perspektywy spełnienia. No i najstarsza z tych bohaterek, Renata, grana przez Dorotę Kolak, też trochę postać, symbol odchodzącego systemu, bo ta postać w filmie jest nauczycielką rosyjskiego, która zostaje niejako zmuszona przejść na emeryturę, żeby zwolnić miejsce anglistce. No i jest to osoba o orientacji homoseksualnej, jest lesbijką i lokuje w swoje uczucia w jednej z tych trzech pozostałych bohaterek po tym, jak jej długoletnia partnerka zmarła. Więc my widzimy głównie te kobiety, wszyscy inni bohaterowie mają raczej taki charakter bohaterów drugoplanowych. I te kobiety tworzą jednak taką mikrospołeczność, czy też krąg relacji właśnie na tym blokowisku, bo spotykają się, wspierają się nawzajem, oferują sobie wsparcie i tutaj odnosi się wrażenie w tym filmie fabularnym, tak w odróżnieniu od dokumentu Teresy Czepiec, że to nie jest tak, że każdy ma tylko i wyłącznie swoje samodzielne życie oddzielone od innych. Tutaj te relacje ewidentnie się nawiązują. I co ciekawe, tutaj też myślę, że amatorzy architektury mogą też przypatrzyć się dokładnie, co to za bloki. Mi się udało ustalić, że to filmowe osiedle to są bloki z prefabrykatów, które były typowe dla budownictwa lat 80.
No i one mają taki typowy układ zamkniętej enklawy, jest szkoła, jest klub sportowy, no i też znak czasów, że gdzieś na obrzeżach dopiero znajduje się kościół z salką katechetyczną, czyli żeby dojść do kościoła, są tam takie sceny, właśnie takie długie ujęcia, kiedy mieszkańcy zmierzają do kościoła, muszą poza ten teren osiedla wyjść. No i to blokowisko w zasadzie wydaje się niespecjalnie przyjazne. Jeden powód to ta zimna kolorystyka, o której już mówiłam. Jeśli pojawia się w różnych ujęciach słońce, czy też światło, bo słońce się nie pojawia. O. Jeśli się pojawia to światło, to jest to taka zimna, nieprzyjemna, rażąca biel nieba czy elewacji. Jest też bardzo dużo ujęć nocnych. Więc tutaj reżyser razem z operatorem zdjęć, który się nazywa Oleg Mutu, no stworzyli taki bardzo spójny obraz w skali szarości z jakimiś niebieskościami. I nawet jedna z krytyczek filmowych, Iwona Kusz, zwróciła tutaj uwagę, i tutaj za chwileczkę Państwu znowu przeczytam krótki cytat. Zwróciła uwagę, że cytuję: szarość wisi w powietrzu, zatrzymuje się na ścianach i osiada na twarzach bohaterek. Koniec cytatu. Więc jakby to sprawia, że ten film jest trudny w odbiorze. Znowu nie ma w nim muzyki ilustracyjnej, prawie w ogóle nie ma w nim jakiejś muzyki, co bywa trudne, zwłaszcza przy oglądaniu na przykład scen miłosnych, które są takie bardzo naturalistyczne, nie ma w tym romantyzmu żadnego. Widz w zasadzie bardziej niż jakieś emocje ciepłe czuje smutek. No a ta nieswojość krajobrazu jest wzmacniana takimi powracającymi, długimi ujęciami przedstawiającymi te bloki. No i te długie ujęcia też sprawiają, że my jako widzowie się czujemy, jakbyśmy tak z dystansu obojętnie tę przestrzeń obserwowali. Kolejna rzecz, na którą warto w tym filmie zwrócić uwagę, to na przykład wyciągnąć kadry przedstawiające bohaterki właśnie samotne w tym kadrze. Są takie ujęcia, na przykład Doroty Kolak, która siedzi na ławce w szkole, że żadnej innej postaci ludzkiej tam nie ma. Albo ujęcia, kiedy bohaterka grana przez Julię Kijowską stoi w nocy samotnie na balkonie. To są takie ujęcia, w których rzeczywiście bardzo dużo przestrzeni otacza te bohaterki, więc one są samotne na tle tej architektury, która zbudowana jest tylko i wyłącznie z jakichś relacji geometrycznych. No i trudno w zasadzie też odczytać emocje. To oczywiście wynika też z gry aktorskiej, że wszystkie te aktorki, one są dość powściągliwe w swoich rolach. Tu nie ma jakichś wielkich wybuchów emocji. To jest raczej właśnie, znowu musimy obserwować te bohaterki i przyglądać im się w tych przestrzeniach, które je otaczają, a te przestrzenie też bywają bardzo różne. I to jest dla mnie trochę też coś, co jakby łączy ten świat fikcyjny, tak, filmu fabularnego z tym, co zarejestrowała Teresa Czepiec z Jerzym Zawadzkim w Superjednostce. Bo każda z tych mieszkanie każdej z tych bohaterek wygląda zupełnie inaczej. U bohaterki granej przez Julię Kijowską są jakieś znaki podwyższającego się statusu ekonomicznego czy materialnego, bo no właśnie jej mąż ma coraz lepsze stanowiska w pracy, no i próbuje tymi przedmiotami też pokazać ten status. Znowu u tej bohaterki najstarszej, granej przez Dorotę Kolak, po otwarciu drzwi do jej mieszkania okazuje się, że ona tam hoduje mnóstwo tropikalnych roślin, ma mnóstwo klatek z ptakami, te ptaki kanarki i papugi latają po mieszkaniu, więc ona ma tam zupełnie inny świat, tak jakby z ciepłych krajów, czy coś, wręcz taka eskapistyczna jest ta przestrzeń. No a znowu Marzeny, czyli u tej najmłodszej bohaterki, która chciałaby być modelką, no to widzimy przysyłane przez męża ze Stanów, z Niemiec, jakieś gadżety elektroniczne, no ale też jakieś takie dążenie do tej nowoczesności, właśnie zdjęcia Miss Polonia, które też świadczą o jej aspiracjach. I co jest ciekawe, jeśli byśmy zestawili ten wybrane kadry pokazujące blokowisko, ale też wnętrza z tego filmu Tomasza Wasilewskiego, Zjednoczone Stany Miłości, z pocztówkami z tego
okresu, no to się okaże, że jest ogromny kontrast. Pocztówki właśnie z lat 70. i 80. tylko zebrał w kilku albumach artysta, fotograf Mikołaj Długosz. Tych albumów było kilka, jednym z takich bardziej znanych jest Lato w mieście, wydane w 2016. To jest kolekcja właśnie archiwalnych, pocztówkowych widoków, wydanych oczywiście oficjalnie przez agencję. No i okazuje się, że te pocztówki, one są bardzo kolorowe. Tam znowu dominują tylko, znaczy tam w ogóle mamy tylko ciepłe barwy. To jest taka stylistyka jak z filmów Orwo czy Akwy. Te kolory są podszyte takim, podbite takim pomarańczowym podtonem. No i w związku i bardzo często też te blokowiska czy pojedyncze bloki na pocztówkach są pokazywane w dalszym planie, w szerszym planie i widzimy wokół nich faktycznie zieleń, ludzi, którzy się opalają na trawnikach, jakieś krzewy, klomby, grupy drzew wokół. No i to jest ogromny kontrast między tym oficjalnym przekazem pocztówkowym, a między tym, jak tę przeszłość przedstawił reżyser Tomasz Wasilewski. Z tym, że te pocztówki, one też nie tylko, właśnie nie tylko na pocztówkach, ta Polska lat 70. i 80. jest taka kolorowa i ciepła w odbiorze. Olga Drenda, też autorka reportaży, ale przede wszystkim antropolożka kultury, w książce pod tytułem Duchologia Polska, teraz było wznowienie, więc w zasadzie od kilku dni jest to nowe wydanie dostępne w księgarniach, bardzo Państwu polecam, Duchologia Polska. Olga Drenda między innymi przegląda zdjęcia reportażowe, które robili w Polsce zagraniczni fotografowie. I ona w ogóle całą tą epokę właśnie schyłku lat 80., początku lat 90. nazywa epoką duchologiczną, no bo to właśnie był taki okres, w którym przenikały się wpływy tej przeszłości głębokiego socjalizmu, która już powoli zaczynała faktycznie odchodzić coraz dalej i już jakieś zwiastuny nowej rzeczywistości. I ona opisuje w tej książce, kiedy komentuje fotografie takich reportażystów jak Felix Ormerod, David Chliński czy Teun Feten, cytuję: w duchologicznej Polsce panuje wieczny sierpień, bursztynowe światło popołudnia u schyłku lata. Koniec cytatu. Więc gdyby Państwo myśleli o takim wielopoziomowym, kontekstowym ograniu Zjednoczonych Stanów Miłości, czy też fragmentów tego filmu, no to przez reportaż Olgi Drendy można by też przejść oczywiście do opowiadania Sierpień Brunona Schulza. I w ten sposób też jakby pokazać, jak się buduje też taką pamięć zbiorową, pokoleniową, w jaki sposób my pamiętamy jakieś czasy, których, no, biorąc pod uwagę nasz wiek, najczęściej pamiętać nie możemy. I w zasadzie, tak, to był ten drugi film, o którym chciałam powiedzieć. Warto też jeszcze zwrócić uwagę na to, że o ile ta przestrzeń filmowa jest bardzo nieprzyjazna, ta architektura, no, raczej nie zachęca do takiego zamieszkiwania, raczej widać, że w mieszkaniach bohaterki podejmują próby oswojenia tej przestrzeni, ale już jakby w tej szerszej perspektywie, czyli jakiejś wspólnoty osiedlowej, no jest to przestrzeń zdecydowanie niesprzyjająca dobrym relacjom. No to jednak w miarę jak rozwijają się wątki bohaterek, to wyczuwa się nadzieję tych kobiet na przede wszystkim taką emancypację i tam jest też wątek wyzwolenia się spod takiego porządku patriarchalnego, bo ta najmłodsza bohaterka Marzena, ona jakby im dłużej jest sama i czeka na tego męża zarabiającego za granicą, tym bardziej jest zdeterminowana, żeby zrobić samodzielną karierę. Te bohaterki też przekraczają pewne konserwatywne normy związane z zachowaniami seksualnymi. One nie zawsze dobrze na tym wychodzą, ale mają odwagę w ogóle podjąć takie kroki i przekroczyć pewne ograniczenia.
No i też ważny, myślę, jest wątek kaset wideo, które tam się pojawiają jako wątek poboczny. Z jednej strony mamy wypożyczalnię, w której właśnie Agata wypożycza wizję innej rzeczywistości swoim klientom. Natomiast też mąż Marzeny przysyła jej nagrania właśnie na VHS-ach, na przykład życzeń świątecznych czy urodzinowych, imieninowych. No i to też trochę tak pokazuje właśnie ten taką nostalgiczny aspekt tęsknoty za dawnymi technologiami. No i też można przypuszczać, że te różne marzenia bohaterek, które poznajemy, że wyzwolony został w nich przez ten słynny karnawał wolności, który w zasadzie jeszcze trwa, kiedy toczy się akcja filmu, bo bohaterowie rozmawiają o sytuacji politycznej. Natomiast no sama ta przestrzeń filmowa, ona przypomina trochę dekoracje teatralne, bo tak jak już mówiłam, osiedle jest otoczone przez jakieś nieużytki, pola, tak jakby zupełnie no, oddalone od wszelkiej innej tkanki miejskiej. To jest takie modelowe, socmodernistyczne osiedle, na którym nie ma absolutnie nic starszego, żadnej starszej architektury, żadnego, nie mówię zabytku nawet, tak, ale no nie ma żadnego elementu przestrzeni, który pozwalałby się zakorzenić chociażby w jakimś takim modelu wielopokoleniowym. Więc jakby nie ma elementów przeszłości, która byłaby dawniejsza niż lata tej budowy. Trochę podobne wątki się pojawiają w biograficznej opowieści o Zdzisławie Beksińskim w filmie Ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego i też w reportażu Grzebałkowskiej o Beksińskim, bo Beksińscy zasiedlają osiedle Służew, też właśnie, które się dopiero buduje, więc to też film Wasilewskiego i te inne teksty opisują też właśnie ten taki moment zasiedlania, budowania jakby tych nowych przestrzeni, które no, są takie trochę księżycowe. No i tutaj krytyczka filmowa i historyczka filmu Iwona Kusz, ona zauważa pewną taką prawidłowość w filmach polskich ostatnich lat, które przedstawiają właśnie opowieści okołotransformacyjne, czy dziejące się w czasach PRL-u, cytuję. Filmy dotyczące historii najnowszej często rażą swoją hiperpoprawnością. Ściśle wyznaczony okres i wybrany styl prowadzą do nadmiaru przedmiotów z niewielkiego wycinka czasu. Nie odpowiada to rzeczywistości w tym sensie, że upływ czasu zwykle odkłada się warstwami i w wielu dzisiejszych domach znajdziemy przedmioty z różnych epok. Koniec cytatu. No więc to jest jakby dokładnie sytuacja z Wasilewskiego. Co więcej, tam w zasadzie bohaterowie prawie nie rozmawiają o przeszłości, tylko są zwróceni w stronę tego, co ma właśnie nadejść. Są podekscytowani rzeczywiście tym, jak może zmienić się ich świat. Natomiast no, zastanawiam się, czy my jako widzowie już z perspektywy czasu, tak, jak moglibyśmy ocenić, tak, na podstawie też pewnych sugestii, które przekazuje nam reżyser, no to w zasadzie wychodzi na to, że te wyczekiwane przez bohaterki zmiany ich życiorysów, one nie nadejdą. I film był krytykowany za pesymizm, czy też za czarnowidztwo. Natomiast no, może to być punkt wyjścia do też takiej dyskusji, dlaczego właśnie pewne nadzieje związane z transformacją się nie ziściły. No i wtedy też możemy zestawić ten film Wasilewskiego z innymi tekstami traktującymi o tych wizjach społeczności, nowych społeczności i blokowiskach. Ja już wspomniałam o tych reportażach Beaty Chomontowskiej, ale też mamy sporo powieści, na przykład cały cykl Wałbrzyski Joanny Bator, Piaskowa Góra, Chmur Dalia. Najnowsza powieść Gorzko-Gorzko w zasadzie też częściowo o ten temat zahacza. Były powieści Wojciecha Kuczoka, na przykład Gnój, film Magdaleny Piekosz-Pręgi, potem na jego podstawie zrealizowane, więc tutaj rzeczywiście w bardzo wielu tekstach kultury możemy pooglądać blokowiska, możemy obserwować bohaterów, którzy są zmuszeni do życia w tej socmodernistycznej architekturze. Chomontowska w Betonii no też tak pesymistycznie podsumowuje jeden z rozdziałów, cytuję, bo z bloku są tylko dwie drogi ucieczki, albo na tamten świat,
albo przy odrobinie szczęścia za granicę, chyba że trafi się szóstkę w totka. Koniec cytatu. I wprawdzie ten cytat, tak jak mówię, jest no, bardzo pesymistyczny, jest to smutna wizja, to myślę, że moglibyśmy przedyskutować z osobami uczącymi się w zasadzie, czy nie byłoby innego scenariusza, który zakładałby jednak budowanie więzi w tych przestrzeniach urbanistycznych, oswajanie tej architektury, no i też takie obserwowanie uważne społeczności, która no, mniej lub bardziej zatomizowana jednak się zawiązuje właśnie na tych osiedlach. No i tutaj chciałabym Państwu jeszcze polecić, żeby zobaczyć materiały projektu Shortcut. Shortcut Moja Wspólnota, Moje Miejsce. To jest projekt edukacyjny, który jest w Polsce realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. I w jego ramach też znalazły się materiały edukacyjne do filmu Superjednostka. I w otwartym dostępie mogą Państwo zapoznać się ze scenariuszem lekcji, który właśnie też tak trochę rozwija, znaczy nie trochę, który ma za zadanie rozwinąć uważność uczniów, kiedy najpierw przyglądają się bohaterom filmu, a potem no, mają przyglądać się osobom ze swojego sąsiedztwa i właśnie tym zwyczajom tych osób związanym z architekturą. Są tam też zadania praktyczne i wszystko, no właśnie te części, można się z tym zapoznać w internecie. I myślę, że Shortcut Moja Wspólnota, Moje Miejsce to jest też świetny przykład tego, jak twórczo można podejść do tematu życia na blokowiskach, do reprezentacji artystycznych tego tematu, no i poprowadzić tą refleksję w taką stronę aktywnego działania na rzecz integracji, na rzecz budowania relacji, czyli też może zmiany właśnie takiego sposobu myślenia, że blokowiska są tylko smutne, szare i złe. I takich właśnie działań, czy takich wniosków i twórczych bym Państwu życzyła. Dziękuję bardzo.